A w naszym studiu pan Michał Mościcki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki i jednocześnie osoba odpowiedzialna, powiem tak, dyrektor programowy Opolskiego Festiwalu Gór. Dzień dobry, witam serdecznie panie Michale. Dzień dobry. 16-17 października, za dwa dni kolejne święto gór, chociaż my mamy co najwyżej Górkę Śmierci tutaj w Opolu. Tak jest, słynno. Słynno. Ale Festiwal Gór powoli szykuje się do jubileuszu. Nim oczywiście będziecie myśleć o 10, to panie Michale, przez lata również spotykaliśmy się na tym festiwalu. Pamiętamy, jak się rodził, po 8 latach doświadczeń. Na 9. edycję też przyszły nowe doświadczenia, bo jesteśmy też w nowej rzeczywistości. Zdecydowanie. Zdecydowanie zaskoczyło nas to wszystkich. No tutaj my nie jesteśmy wyjątkiem. No ale też spróbowaliśmy podjąć to wyzwanie i jednak tę 9. edycję przeprowadzić. No nie obyło się bez problemów, ale też wydaje mi się, że całokształt, jakby całość się broni i myślę, że ci, którzy nabyli karnety i bilety będą zadowoleni, bo jednak, no jednak pojawią się wielkie nazwiska na scenie amfiteatru w tym roku. No właśnie tak przeglądając program, chciałem się zastanowić, gdzie będziecie zmierzać, bo góry kończą się na słynnej Czomolungmie, a tak naprawdę wasz pierwszy dzień zaczyna się od wejścia na sam szczyt. Myślę oczywiście o wieczornym spotkaniu. Przede wszystkim, jak udało się dobrać znów tak znakomitą grupę ludzi gór, żeby ona przyjechała do Opola? Czy to nie jest tak, że trochę ta sytuacja w cudzysłowie covidowa też pomogła, bo tych spotkań przecież jest tak bardzo mało różnego rodzaju eventowych, że chęć kontaktu z publicznością jest niezwykle ważna. Tak, znaczy bez jakby tutaj zbytniego chwalenia się, ale jakby Opole już troszeczkę się zaznaczyło na mapie festiwali górskich. Też jakby nasi prelegenci już jakby wiedzą, dokąd przyjeżdżają. Już nie jesteśmy tak bardzo anonimowi i nie muszę tak bardzo się przedstawiać, kim jestem i co robię i dlaczego w Opolu. Ale też nie ukrywam, że ta sytuacja nam pomogła na pewno w przypadku Adama Bieleckiego, który musiał zweryfikować swoje plany wspinaczkowe, rzecz jasna, bo zawsze był z tym problem, ponieważ on zawsze był w górach. No bo przede wszystkim jest wspinaczem, aktywnym sportowcem, to jest jego jakby priorytet. Spotkania są jakby dodatkiem do jego działalności, no i jakby spotkaniem z jego fanami, ale jednak najpierw trzeba swoje wyłoić, jak mówią ludzie gór. Tak. Zwykle to były 3-4 dni festiwalowe, do tego się przyzwyczailiśmy. Teraz rozumiem też, te obostrzenia spowodowały, ażeby w tej innej też, to jest ciekawe, przestrzeni rozegracie to, prawie że górskiej, bo jak patrzę na amfiteatr, to można powiedzieć, że właściwie spinamy się, co chwilę jest jakiś obóz założony. To prawda. Foyer amfiteatru jest również zaangażowane, więc żeby z poziomu publiczności wspiąć się po coś ciepłego do picia, czy literaturę górską, trzeba będzie się wdrapać po tych wszystkich schodkach, tak, więc można sobie rozbić obóz pierwszy w połowie, tak żartując. Tak, no sytuacja nas przymusiła do tego, ale też jest to dla nas ciekawe doświadczenie. Postanowiliśmy skorzystać z pięknego obiektu, jakim jest amfiteatr i zaprosić naszych wiernych widzów do amfiteatru. Musieliśmy zrezygnować z namiotu z przyczyn wiadomych. No ograniczenia jakby ilości ludzi w namiocie zdecydowanie zawęziłoby krąg ludzi, którzy mogliby posłuchać opowieści, czy to Adama Bieleckiego, czy Janusza Gołąba, czy Piotrka Hercoga, czy Rafała Froni, bo też o nim warto wspomnieć. Więc stwierdziliśmy, że okej, aura jest jaka jest, no ale jakby ludzi gór to nie powinno odstraszać. Będzie okazja, żeby przetestować swój goretex, czy jest odpowiednio zaimpregnowany i czy parasolka się również sprawdza w amfiteatrze. Zaczną przynosić małe namioty. Niestety nie możemy tego na to pozwolić, ale byłaby to ciekawa koncepcja. W każdym razie liczymy na to, że się przejaśni i że będzie okej. No tutaj wierzymy, że wszyscy razem się spotkamy. Ale dzięki temu ta przestrzeń, bo rozmawiamy oczywiście o Polskim Amfiteatrze i będzie możliwe zaproszenie większej liczby osób, które chciałyby. Zdecydowanie. No to był nasz priorytet, tak aby tego, albo jednak skoro już ta 9. edycja się odbędzie i z taką, żeby ludziom umożliwić te spotkania i żebyśmy się mogli spotkać w jak największym gronie. No, a to nam amfiteatr umożliwia, że 25% na widowni? Tak, no to nadal jest sporo. To nadal jest sporo, to jest co czwarte krzesło, ale to jest nadal sporo i myślę, że... No to jest prawie około 1000 widzów, możemy powiedzieć. Tak, więc jakby tutaj liczymy na to, że Opolanie nie zawiodą.
I tak, tak zapewne. Wracając do tego, co pan powiedział, czyli kwestii programu artystycznego, no bo tak będziemy go jednak nazywać. Wspomniał pan już kilka tych fantastycznych nazwisk, czyli już nie tylko Lądek Zdrój i festiwale Festiwalopolski kusi tych najlepszych, więc idąc od początku, zakładając pierwszy obóz, co będziemy mieli okazję przez te dwa dni zobaczyć, kogo zobaczyć, bo będzie, mówię zobaczyć, dlatego że też będą rzeczy z Filmoteki Górskiej. Tak. I tutaj wspomniany Lądek, dzięki uprzejmości organizatorów festiwalu w Lądku, będziemy gościć filmy, które pokazywane są w całej Polsce w ramach cyklu Lądek Film Tour. To są najlepsze nagradzane górskie filmy z całego świata. To w sobotę. Trzy bloki filmowe z trzema nagradzanymi w zeszłym roku filmami górskimi. Trzy bloki, które startują o 11:00 ze względu na to, że tutaj ponownie obostrzenia nas dotknęły. Ta niedawna zmiana dodatkowo zmniejszyła ilość ludzi, których możemy wpuścić do sali kameralnej. Dlatego kolejny blok. Więc od 11:00 trzy bloki tych samych trzech filmów nagradzanych, więc każdy będzie miał okazję. Tak jakby trzy seanse. Trzech filmów, więc każdy będzie miał okazję znaleźć odpowiednią porę i ten film zobaczyć. Każdy, kto nabył karnet, taką szansę otrzyma. Zaczynamy filmami w piątek. Tutaj nasz lokalny, ale już też warszawski, Paweł Jaworski, który stworzył film The Spirit of Flatness o snowboardzistach w Finlandii, którzy postanawiają zdobyć swoją najwyższą górę i z niej po raz pierwszy zjechać. I o Everestie wspomnianym, czyli Miłka Raulin i jej film o tym, jak zdobywała Everest, to również w sali kameralnej w piątek o 16:00 tym zaczynamy. A do amfiteatru przenosimy się już o 17:00 na scenę główną, tak zwaną, festiwalową. I tutaj człowiek legenda, Janusz Majer, uczestnik wielu, kilkudziesięciu wypraw himalajskich z największymi. Mówiąc festiwalu koncert premiery. Koncert premiery, dokładnie tak. Premiery Janusz Majer będzie tak tutaj przewodził. Opowiadał będzie o swoim życiu, jego najnowsza biografia Góry w cieniu życia, o wszystkich wyprawach, w których brał udział, legendarnych wyprawach. Z lat 70., 80. No i ten wieczór. Wieczór, na który na pewno wszyscy czekają, bo tak jak pan powiedział, oczekiwanie na pana Bieleckiego to już są lata. Ja pamiętam pańskie telefony, próby umówienia się z panem Bieleckim. W końcu udało się pana Adama tutaj do nas ściągnąć. Tak, to jest niewątpliwie nasz nie tyle sukces, co nasza radość po prostu, że to się uda, że również Opolanie będą mogli tego człowieka poznać bliżej, bo jakby tutaj osiągnięcia są niebywałe i też osobowość Czy będzie to rzeczywiście tylko o tej jego wyprawie z 2018 roku? Tak, czy prawdopodobnie zamieni się to właściwie z pewnością. Spotkania, prelekcje górskie mają tę specyfikę, że one gdzieś trochę meandrują i w pewnym momencie, kiedy przychodzi do pytań publiczności czy moderatora, no jakby te pytania o inne wyprawy, o sytuacje skrajne, kryzysowe, czy o te, w których Adam niósł pomoc innym, na pewno się pojawią, więc myślę, że tutaj z pewnością bardzo, bardzo ciekawe spotkanie nam się szykuje. To jest piątek, no i patrzę, tak jak już pan wspomniał, prelekcje filmowe sobotnie, no i też kolejny piękny koncert górski w sobotę, bo Piotr Herzog go zaczyna, więc kolejny. Tak, Piotr miał poprowadzić trening biegowy, z racji tego, że w Opolu jest silna grupa biegaczy górskich i w ogóle biegaczy, którzy zresztą w piątek się pojawią na scenie amfiteatru, Krzysiek Danków i Tomek Łopianiak. Co roku organizujemy trening biegowy dla naszych widzów. Niestety obostrzenia uniemożliwiają przeprowadzenie go w sposób bezpieczny i tak, aby miał on sens. Ale Piotr się nie poddaje, przyjedzie do Opola. Bardzo się cieszymy, bo to jest taka dobra dusza festiwalu i nasz przyjaciel. Więc on po prostu poprowadzi prelekcję, opowie o swoich przygodach, udzieli kilku wskazówek, rad. Też będzie czas na pytania, więc jeśli ktoś miał w planach podczas treningu biegowego zadać jakieś pytanie Piotrowi, będzie ku temu okazja. Także zapraszamy. To jest sobota, godzina 16:00. Wcześnie niestety, ale też dlatego, że wszystko nam się zmienia. Sobota jest dniem wolnym. Tak. Generalnie można sobie zamiast pojechać w góry, pojechać do amfiteatru. Na górski amfiteatr. I skończy Fronia, tak jak pan mówił, tę część spotkań też. Niezwykle
ważna postać, coraz ważniejsza właściwie. Ważna, coraz ważniejsza, niezwykle też barwna, bo Rafał jakby opowiada w sposób niezwykły o górach. No jest to kurczę, język literacki w pełnym zakresie. I na koniec chciałbym, żeby Pan powiedział też o tych obocznościach, czyli zawsze przy okazji festiwalu odbywają się różnego rodzaju mini, mikroeventy. Co będzie można ewentualnie właśnie jeszcze zobaczyć oprócz spotkań z gośćmi festiwalowymi? No i oczywiście też do jakich zasad trzeba będzie się dostosować? No, zasady są na szczęście już naszym widzom coraz ze względu na koncerty, które się odbywały, coraz bardziej lepiej znane, więc na pewno trzeba będzie złożyć oświadczenie, na pewno trzeba będzie zakrywać twarz, zachowany dystans, co czwarte miejsce udostępnione, ale jakby tutaj mam nadzieję, że to nie będzie jakimś niedogodnością wyjątkową. Myślę, że wszyscy już trochę okrzepliśmy w tej rzeczywistości i teraz pozostało nam cieszyć się tymi spotkaniami, które będą. Co do rzeczy, które będą się działy dookoła, no jakby wystawcy, którzy zawsze nas odwiedzają, również będą. Będzie literatura górska, ubrania, czapki, które będzie można sobie nabyć, bo za rogiem już czyha zima, więc jakby tutaj zapraszamy również do skorzystania z tych atrakcji. Będzie Jelcz. To jest Jelcz, który jest częścią projektu Śladami Uczestników. To jest Jelcz, który brał udział w wyprawach w latach 80., bo polscy himalaiści nie latali wtedy jeszcze samolotami, tylko pakowali jelcze i przez całą drogę w Himalaje pokonywali na czterech kołach z przygodami, więc jakby tu jest projekt, aby powtórzyć tę całą trasę i ten jelcz się pojawi i będzie można się zapoznać z całą tą historią. Proszę Państwa, przed nami dwa fantastyczne festiwalowe dni, piątek i sobota. Warto sobie zarezerwować czas na to, by być na Festiwalu Gór. Pytanie jest takie, czy jeszcze ktoś chętny, chociażby dziś po naszej rozmowie, jest w stanie nabyć bilet, karnet, wejściówkę na którąś część festiwalu? Bilety jednodniowe są jeszcze dostępne stacjonarnie w kasie NCPP oraz online na stronie NCPP www.bilety.ncpp.opole.pl. Tak, jeszcze mamy. Drodzy Państwo, czyli zapowiada się, tak jak powiedzieliśmy, kulinarne szaleństwo górskie, jak zwykle przez dwa dni, 9. edycja. No i trzymam kciuki, Panie Michale, bo za moment pojawi się X, czyli 10, bo tak ona jest. Była już, niech ona się odbędzie w amfiteatrze przy 100% możliwości publiczności. To chyba byłoby dla Państwa ogromne wydarzenie, prawda? Ale już w głowie ta 10. edycja jest i już tak za każdym razem, co roku, już kiedy kończy się dana edycja, to już następna jest planowana, więc tutaj nie ma wyjątku. Oby tak było. Zapraszamy Państwa do Opolskiego Amfiteatru, do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Tam prelekcje, tam spotkania i tam także wydarzenia związane z 9. edycją Opolskiego Festiwalu Gór, na który zapraszał Państwa pan Michał Mościcki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, dyrektor artystyczny tegorocznego festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.